pewno nie będzie łatwe, bo w ogóle życie chrześcijańskie nie jest łatwe. I pamiętacie, te ostatnie nauczania, oprócz tego, które było w zeszły czwartek, dotyczyły Fiat i tego wszystkiego, co jest w regułach Fiat. I przypominaliśmy sobie te reguły. Co jest ważne dla wspólnoty Halleluja? Eucharystia, spotkanie modlitewne, rekolekcje, codzienna modlitwa i czytanie Słowa Bożego. Wsparcie finansowe, to było przedostatnie. Formacja w małej grupie lub diakonii i służba we wspólnocie. To jest to, co jest pewną regułą, tak jak mamy reguły gry, tego się trzymamy, to jest dla nas ważne. Oczywiście robimy mnóstwo innych ważnych rzeczy w życiu, ale dla funkcjonowania wspólnoty to są te rzeczy, w których powinniśmy być i w których powinniśmy być zaangażowani, żeby być we wspólnocie. I słuchajcie, czasami jest takie wrażenie, że co byśmy nie robili, to i tak Pan Bóg jest zadowolony. To znaczy, że Pan Bóg patrzy na nas, wiecie, tak jak często śpiewamy tą piosenkę, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem. Co nie zrobię, Pan Bóg cały czas tam jakby, ojej, ale cudownie się zachował. Ale głuptasek, źle się zachował. Mamy wrażenie czasami teologiczne w naszych nauczaniach, które są internetowe, że wielu kaznodziejów może mówić nam, albo nauczających, że mamy taką szeroką drogę, która prowadzi do zbawienia i wąską drogę, którą może wybierzemy i może będziemy tam potępieni. Może się tak zdarzyć, że pójdziesz do piekła, ale w gruncie rzeczy wszystko jest fajnie i wszyscy pójdą do nieba, bo Pan Jezus może nawet w ostatniej chwili jakby zapytać nas o to, czy chcemy być, a my łaskawie odpowiemy, tak, chętnie wejdziemy do nieba, mimo że z Tobą nie mieliśmy nic wspólnego. Uwaga, to nauczanie jest nieewangeliczne, bo ja czytam inną Ewangelię. W Ewangelii Mateusza i to jest fragment, przez który się nawróciłem i to jest moje 30-letnie doświadczenie. Z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, dzisiaj też czytamy ten 7 rozdział w liturgii. Pan Jezus mówi tak, wchodzicie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Czy proporcje się dzisiaj zmieniły? I dzisiaj by Pan Jezus powiedział, o, słuchajcie, szeroka droga. Dzisiaj się wszystko zmieniło. Mam wrażenie, że ta Ewangelia się nie zmieniła. Amen? Ta Ewangelia się nie zmieniła. I dalej jest wąska droga, trudna i wąska brama, która prowadzi do zbawienia. I niewielu jest takich, których na nich jest. I kiedy ja się nawracałem, ten fragment przemówił do mojego serca, kiedy czytałem Biblię i usłyszałem głos w moim sercu, na jakiej drodze życia jesteś i co by się stało, gdybyś dzisiaj umarł. Co by się stało z tobą, to znaczy, czy byłbyś zbawiony, czy potępiony. I ja widziałem, że jestem na czteropasmowej autostradzie, bez trzymanki, bez hamulców, zmieniam sobie pasy jak chcę, hulaj duszo, piekła nie ma. I w ogóle nie liczę się z regułami gry, które ma Pan Bóg dla mnie. W ogóle się nie liczę z Ewangelią. Co z tego, że wierzymy, Jakub nam powie, ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. To jest bardzo trudny fragment. No co z tego, że my możemy wierzyć? I możemy patrzeć, że właśnie, że Bóg jest, że na pewno mnie przyjmie w swoim miłosierdziu. Bóg jest miłosierny. Ale jest sprawiedliwy i Bóg ma swoje reguły i swoje prawo i swoją Ewangelię i drogę, którą dał nam Pan Jezus, której powinniśmy się trzymać. To nie ma tak, że my mamy sobie tak jak ja folgować. Raz jednym pasem jadę, raz drugim, raz trzecim, a jak nie to sobie zawrócę, kawałeczek pod prąd dla adrenaliny pojadę. Może nic się mi nie stanie, jak pod prąd pojadę na autostradzie tej szerokiej. Ale, no właśnie, może stać się katastrofa w twoim życiu. I Pan Jezus dzisiaj mówi nam w Ewangelii, to jest kolejny fragment, że musimy budować na skalę na Nim. Każdy, kto słucha Jego słów i wypełnia te słowa, nie tylko biernie słucha,
i wie o tych słowach, jak demony. Pewno znają słowo, diabeł zna dobrze Biblię. Ale wypełnia słowo, to jest ten człowiek roztropny, który dom swój zbudował na skalę. I spadł deszcz, wezbrały potoki i uderzyły w ten dom. On nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Na skalę, którą jest Chrystus i którym jest zakorzenienie w Jego Słowie, ale zakorzenienie praktyczne, nie teoretyczne. Dzisiaj mamy mnóstwo teoretyków teologicznych, koncepcji, co tutaj, właśnie jak to niebo ma wyglądać. I mamy tą kulturę, o której papież Franciszek mówi, tymczasowości, czyli na chwilę coś, dla uciechy, dla zabawy, albo nawet taka krótka przygoda z Panem Bogiem, epizod. Niektórzy mówią, też się w to bawiłem. 40-latkowie mówią, byłem w oazie, kiedyś też mnie to troszkę kręciło, ale teraz jest normalne życie. Tymczasowo wejdę w związek małżeński, na chwilę podoba mi się, później mi się znudzi po 5-10 latach, wyjdę z tego związku, zacznę nową przygodę z kimś, znudzi mi się, przeskoczę. Zostanę księdzem. Papież Franciszek podaje przykład, że był przerażony. Przerażony tym, że kiedy rozmawiał z seminarzystami, to jeden z nich powiedział, że on chciałby być księdzem, ale tak na 10 lat. Na 10 lat. Tutaj mam ten fragment. I mówi o tym, że to jest bardzo niebezpieczne i mówi, że żyjemy pod naciskiem kultury tymczasowości. Czyli na chwilę coś, niewytrwale, nie pomimo przeciwności, nie pomimo wszystko. I Bóg, słuchajcie, to wszystko widzi, to nasze zmaganie i chce, żebyśmy tak żyli, zanurzeni w Jego Słowie. I słuchajcie, dzisiaj żyje się bardzo szybko, tak jak na tej autostradzie. Pandemia spowodowała to, że jeszcze żyjemy w jakiejś izolacji. Niektórym wspólnotom to się udziela, grupom, rodzinom. Przyzwyczajam się do stylu szybkiego, we własnym sosie, na własnej autostradzie, na własnej drodze i może coś tam, jakąś korektę zrobię, jak jakiś mówca motywacyjny, psychoterapeuta, czy ktoś tam mi powie, co mam tam zrobić, to ja może tam coś zrobię. Jest izolacja, jest często samotność i słuchajcie, i w tym wszystkim jest Pan, który czeka na nas i który chce, żebyśmy szli według Jego praw. To jest to, tak jak wchodzimy teraz w fiat dla Pana, tak jak wchodzimy w życie sakramentalne, tak jak wchodzimy w nasze powołanie. To są poważne sprawy. To jest poważna sprawa. To nie jest tak, że sobie pofolguję. Zarówno w życiu sakramentalnym, jak i w tym takim dawaniu słowa Panu Bogu. Że od dzisiaj, że teraz chcę, Boże, Tobie służyć. Ale to może się zdarzyć czasami na rekolekcjach, tak? Albo we wrześniu, jak mamy więcej pary po wakacjach. Co my tu nie zrobimy? Jakich języków my się nie nauczymy? Jakich wyzwań nie podejmiemy? Nie mierzymy na miarę naszych możliwości. A drugie, ślubujemy Panu Bogu i obiecujemy Panu Bogu, jak będzie wyglądała nasza modlitwa. I mamy, słuchajcie, oczywiście to jest szlachetne, ale Bóg lubi ludzi odpowiedzialnych, którzy jeżeli dają Mu słowo, to słowa dotrzymują. Podoba Mu się ten sługa, który wypełnia Jego słowo, który nie tylko mówi, pójdę do winnicy, ale idzie do tej winnicy i pracuje. Nie tylko teoretyk, który powie Bogu tak teoretycznie, a potem z tego nic nie wynika. Który daje słowo, to się nazywa zrobienie z języka cholewy, tak? Powie coś, że coś zrobi, a tego nie robi. Tylko rzucił hasło. Przeszło, nie przeszło. Sorry, Panie Boże, nie pykło. Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Pan jest poważny i On bardzo poważnie podchodzi do swojego słowa. My jesteśmy nieroztropni.
My jesteśmy tymczasowi. My nie jesteśmy wytrwali w postanowieniach. My w chwilach uniesień tak wiele byśmy chcieli, ale może czasami taki zimny prysznic sobie zróbmy i na chwilę nie, poczekaj, ja może zacznę to robić, może zacznę tego przestrzegać, a potem będę deklarował, że ja będę to na stałe robił. I to jest w nas, słuchajcie, często nieroztropne. Takim nieroztropnym człowiekiem to był właśnie Jozafat w Księdze Sędziów. Wiecie, jego poniosło. To jest bardzo ciekawy fragment, bardzo trudny, 11 rozdział Księgi Sędziów. Jozafat toczył bitwy, wygrywał te bitwy. I słuchajcie, razu pewnego, kiedy kolejną bitwę wygrał, powiedział: Boże, jest tak pięknie, tak cudownie, że teraz, słuchaj, ja ci złożę, składam przysięgę tutaj przy wszystkich, że pierwsza osoba, która wyjdzie, jak będę wracał do swojego miasta, wyjdzie mi na spotkanie, to z niej złożę ofiarę. Czy Panu Bogu się to w ogóle podobało? Bóg nie chce ofiar z ludzi. On wszedł w taką retorykę, jaka była w krajach pogańskich, w tym kraju, w którym on był, kiedy składano ofiary z ludzi dla Boga Malocha, z dzieci zazwyczaj, żeby przebłagać to bóstwo. Zaczął mieć myślenie pogańskie w takiej uciesze. Ja ci teraz w ofierze, Boże, złożę po prostu pierwszą osobę, która przyjdzie. I to była jego córka. On dotrzymał słowa, ale Pan powiedział, że to było nieroztropne. Postąpił nieroztropnie. Jedyny plus, który za nim przemawia, to dotrzymał słowa, ale głupiego. Więc możemy mieć nieroztropne ślubowania, nieroztropne uniesienia, bo bitwa trwa i walka cały czas trwa, bracia i siostry. I potrzebna jest ta roztropność. W Ewangelii mamy o tym, żeby zanim wyruszymy na bitwę z królem, nie usiąść wpierw i nie rozważyć, czy w 10 tysięcy ludzi można stawić czoła temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Rozważyć to, czy na to mnie stać. Czy stać mnie dzisiaj, żeby Jezus był rzeczywiście Panem mojego życia. Był taki uczeń, tego nie mamy tutaj, dygresja. Człowiek młody, który przyszedł do Jezusa, mówimy, że młodzieniec, ale który był bardzo bogaty, przyszedł do Jezusa. Jezus powiedział mu, pamiętacie, żeby sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i poszedł za nim. Powołał go jak apostoła, można powiedzieć, pójdź za mną. Poważna sprawa. Nie znamy go z tego bogatego młodzieńca, bo tak jest nazwany, ale on wcale nie był młodzieńcem prawdopodobnie, bo mówi, że już od lat przestrzega tego wszystkiego, więc już lata minęły, że przestrzegał całego prawa, ale chcesz być doskonały, idź sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. Odszedł zasmucony. I to, wiecie, ta postawa była bardzo szczera. Wiecie, on powiedział, nie, to mnie nie stać na to. Nie dam rady. Obyś był zimny albo gorący. To ja chyba muszę pobyć jeszcze zimny. Tym uczniem prawdopodobnie był Marek, ewangelista. On się później nawrócił, napisał nam Ewangelię. Wielu biblistów, dzisiaj większość mówi, że tym bogatym młodzieńcem, do którego zresztą należało Getsemani, to był Marek. Potrzebował czasu, żeby dojrzeć. I słuchajcie, jeżeli my składamy i szydzimy z Pana Boga obietnice, to są różne, które może w dzieciństwie składać, że nie będziesz pił alkoholu, w pierwszą komunię. Kto z was miał taką obietnicę do 18 roku życia? No nie bójcie się, no już teraz jesteście po 18 niektórzy. Tak. I słuchajcie, nie dotrzymałem tej obietnicy. Ja też tam przyrzekałem na komunii pierwszej. Dlaczego? Bo traktowałem tą sprawę luźno. Tam jakieś... I co? Piorun mnie nie trafił. Trafił kogoś piorun, jak nie dotrzymywał? Trzęsienie ziemi było, ziemia się rozstąpiła, wpadłeś?
Jeszcze jak byliśmy dziećmi, to Pan Bóg patrzy na naszą odpowiedzialność, ale kiedy dojrzewamy, stajemy się coraz bardziej rozumni. Bóg widzi, na co nas stać i widzi, jaką miarą mierzymy siebie, jak do Niego podchodzimy, czy Go traktujemy poważnie, czyli dojrzewamy, kiedy dojrzewamy. I wiecie, był taki król, który się nazywał Saul przed Dawidem, który sobie z Panem Bogiem pogrywał, wiecie, coś przysięgał, nie zachowywał sobie prawa, pozwalał wojsku robić to, co chce. I później był zdziwiony w 1 Samuela 28:6 chociażby, że Bóg mu w żaden sposób na jego modlitwy nie odpowiada. Czy ma wyruszać na bitwę? Zawsze odpowiadał. Co ma zrobić? Po prostu było nagle milczenie Pana Boga. I zdziwiony. Przywoływał nawet zmarłego proroka Samuela, żeby mu powiedział, czyli dopuszczał się, słuchajcie, Pan Bóg mu nie odpowiadał, to się chytał z wszystkiego. Nawet tego, co jest zakazane, żeby usłyszeć cokolwiek z tamtego świata. Jeżeli będziemy pogrywać z Panem Bogiem, nie będziemy traktować poważnie naszych deklaracji, które składamy Jemu. W naszym życiu sakramentalnym, w naszym powołaniu, to się potem nie dziwmy, gdzie Panie Boże jesteś. To nie, że Pan Bóg się obraża, tylko stawiamy taki mur, taką ścianę. Takiego szacunku nie mamy, a szacunek to miłość do Boga, że wypadamy z relacji z Nim. Takie jest Słowo Boże. Takie jest Słowo Boże. Dlatego chodzi mi o to, bracia i siostry, że jeżeli coś deklarujecie w szkole, w pracy, gdziekolwiek jesteście, komuś, mówicie, że to zrobicie, to postawa chrześcijańska jest taka, że to robię albo nie deklaruję, albo mówię, że tego nie zrobię. Kiedy stajesz i będziesz brał ślub i powiesz swojej żonie, że ją kochasz i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to jest bardzo poważna sprawa. Pokusy będą cię dopadały różne. Ale ty masz być jej wierny, uczciwy i kochać ją do śmierci. Tu jest, kochani, coś, czego brakuje i mówi się potem, że wszyscy i tak będą zbawieni. Poigrywają z Panem Bogiem, pogrywają z Nim, nie traktują poważnie i będą zbawieni. Nie będą zbawieni, bo tak mówi Słowo Boże, że wielu trafi do piekła i się zdziwi. I nie będzie pytania po śmierci, czy wybierasz, teraz wybierasz. Tak Pan Jezus powiedział, za mną idź, przeze mnie wchodzicie, po moich śladach idźcie. Zapieraj się siebie, bierz krzyż, idź za mną. To jest wyzwanie. Szczęśliwe, bo wiecie dlaczego? Bo jakbyśmy na siebie liczyli, to nie mamy szans. I uwaga, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że nie musimy na siebie liczyć, na nasze siły i na naszą nieumiejętność, na naszą niewierność, tylko możemy zdać się na Pana w tym. I Duch Święty może nas prowadzić. Święty Paweł prosił Pana, kiedy miał oścień w sobie, jakąś słabość, nie dawał rady i napisał nam w liście do Koryntian, będziemy to niebawem czytali, żeby Bóg od niego odszedł, trzykrotnie go prosił, Panie, nie jestem godzien, odejdź ode mnie, po prostu ja nie jestem godzien. I usłyszał te piękne słowa, wystarczy ci mojej łaski, moc słabości się doskonali, wystarczy ci mojej łaski, żeby przejść tą pokusę, wystarczy ci mojej łaski, żeby zwyciężyć ten grzech. Jestem mocniejszy od Ciebie. Nie licz na siebie. Wystarczy Ci mojej łaski. I dlatego ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, mówi święty Paweł. Nie domagam, czyli różne trudności, słabości, niedostatki, prześladowanie, obelgi. Jest mi trudno. Ale wiem, na komu zaufałem. I wiem, na kogo mogę liczyć. Święty Paweł nie pogrywał z Panem Bogiem. On jemu ufał do końca. Znał swoją kondycję i wiedział, że jest słabym człowiekiem. I aż mówił w szczerości serca, Boże, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Pan Bóg mu mówił, wystarczy ci mojej łaski. Wystarczy ci mojej łaski. Więc kochani,
Bóg jest wierny. Chociaż my wiary nie dochowujemy i wierności bardzo często. On jest wierny i nie może się zaprzeć samego siebie. Bo w tym po to przyszedł Jezus i umarł, żeby nas wyprowadzić z każdego grzechu i z każdej słabości. I teraz słuchajcie ten fragment z drugiego do listu Tymoteusza, drugi rozdział. Wiarygodna jest nauka. Jeżeli razem z Nim umarliśmy, razem też żyć będziemy. Jeżeli w Nim trwamy, razem też królować będziemy. Jeżeli Go odrzucimy, to i On nas odrzuci. Jeżeli niewierni jesteśmy, On pozostaje wierny, nie może bowiem odrzucić siebie. I tego wam życzę, kochani, żebyśmy byli, szczęść Boże, i Tomek się zaproszcza. On, słuchajcie, wiary dochowuje. Bóg jest dla nas dobry, mimo że my jesteśmy pogmatwani czasami, mimo że my jesteśmy niewierni. On będzie przy nas cały czas. On będzie chciał nas prowadzić. Tylko jest jedno, żebyśmy Go nie odrzucali. I życzę wam tego i sobie, żebyśmy z Nim nie pogrywali. Żebyśmy Pana Boga traktowali poważnie. Bo wąska jest droga i wąska jest brama, która prowadzi do zbawienia, a niewielu jest takich, którzy ją znajduje. Dlatego życzę wam, każdemu z was i sobie, żebyśmy tą wąską drogą potrafili iść. Również w tych zobowiązaniach, które mamy dla wspólnoty. I dziękuję tym, którzy powiedzieli, że nie są w stanie wejść w fiat, nie są w stanie wejść w przymierze wspólnoty, że jeszcze trochę nie domagam w wielu rzeczach, ale chcę być w tej wspólnocie. I zrobię wszystko, żeby moje serce przylgnęło i będę przychodził na spotkania, będę się starał modlić, czytać Słowo Boże codziennie. Taka postawa bardzo się Panu Bogu podoba. Postawa hura, entuzjazmu, a później z tego nic nie wychodzi, nie jest miła Panu Bogu. Więc kochani, nie liczymy na siebie, liczymy na moc Ducha, na Jego obecność, na Jego prowadzenie i teraz na modlitwie oddajmy Mu siebie, naszą kondycję i niech Pan Bóg zbada nasze serce, na jakiej drodze jesteśmy.